I nie no. nagrywam. No nagrywam, 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 ale nagrywam cholera w Stream Labsie. Ja. Czy już jest dobrze, czy jest bardzo źle? Już jest dobrze, Mógł natomiast... Powiem, <tak>, tak. Od czyli samego początku. Nie nagraliśmy, nie nagraliśmy początku, czyli musimy zrobić transkrypcję z pamięci, tak? Tak. Eee, cóż. Dla patronów. E, no Co się stało, to się nie odstanie. To jakiś efekt mojego przypinania mikrofonów, i tak dalej, i, i, i niesprawdzenia. Testy. Um. Na początku było nas słychać, więc to w pewnym momencie pojawiło się to oczko, bo ja nawet jak sobie odpaliłem, to, to było słychać. Tak, na właśnie nie to, wiem. Właśnie. Ale, okay. ale, tylko, ale wszystkich, czy tylko mnie? Nie, wszystkich było na początku słychać. Na początku było wszystkich? Jak ja się podłączyłem przynajmniej, jak miałem tutaj otwartego YouTube'a z dźwiękiem, bo teraz mam... Okej. Okay. Dobra, powiem tak, no co się stało, to się teraz nie odstanie, może zobaczę, co uda mi się zrobić po tym czasem. W takim razie możemy powiedzieć w skrócie. Głośne systemy, czyli City of Mist będzie omawiane, czy Miasto Mgły, Old School Essentials, w wersji Classic, rozważania o Iron Sornie, Czyli generalnie daleko od najbardziej typowego RPG-owego mainstreamu, ale w rodzącym się mainstreamie. Tak, chyba można powiedzieć. Tak. tak. Um. Ja mam w sumie dwie zapowiedzi. Jedna jest taka: przez Iron Sword, na mnie tam przeciągnęła, ale to w sumie jest rzecz, którą już, kto wie ten wie. Ufundował się jakimś kompletnym rzutem na taśmę próg do gliny gdzie będę opisywał lupowice z kampanii Naszej tajemnice powodzi, jako setting do gliny. Co ciekawe, po naradach z Marcinem to będzie setting w roku 1997, jednak, bo myśleliśmy czy nie więc Termot będzie robił szybin, ja będę robił lupowice, także stay tuned, już zacząłem to pisać i to się ukaże. Jako dodatek do podręcznika do gliny. Także fajnie, cieszę się bardzo. Sympatyczna rzecz, że to się udało zebrać. Umówiłem się też z Kubą Skórzyńskim, że będzie grane na podcast, na kontrowersyjny temat. Powiedzmy nie jakiś super, nie myślę sobie, że nie wiadomo, co ale kontrowersyjny, ale że z Kubą mam od jakiegoś czasu tam podobne przemyślenia w pewnym temacie. Będzie trochę, mogę tego zaspokoić, że będzie o tym, czym się różni design rpg od innych designów, co z tego wynika, jakie za tym potencjalnie jakieś filozoficzne rzeczy stoją, więc będzie też pewnie o wyjątkowości RPG, ale to od innej strony zobaczymy. Będziemy tam z różnymi walczyć mitami, a też może chochołami. To już ocenicie sami. I skoro jestem przy Kubie, to też zrobię ekskluzywną premierę, zapowiedzi, bo już się wreszcie za to wzięliśmy. Bardzo zaraz zaczniemy z Kubą pracę nad drugą edycją 3x3. Naszego y, dżemu, wynik y, z, na, z pogranicza y, y, dobrych rzutów i będzie grałem wspólnego. W zeszłym roku on się y, f, fajnie udał. Dużo ludzi zrobiło takie mini hex scroll. Tym razem mogę, powiem na razie tylko tyle: tym razem to nie będzie hex scroll. Chcemy, nie chcemy się powtarzać. Tym razem będzie inne zadanie domowe od pani. Y, mam nadzieję, że ciekawe i że też się spodoba. Śledźcie tam, bo będziemy to ogłaszać, więc będzie akcja, będzie można porobić kontent już niedługo. No i co? No i chyba na tyle na razie ode mnie. Pozapowiadane. Teraz trzeba robić. Tak, będzie. Będą rozliczać. Tak. To co? Padła propozycja tutaj przed nagraniem od Rafała, żeby trochę rozbudować nasze pytanie o to, co kupiliśmy w tym miesiącu, tradycyjne pytanie. E, rozbudować też o to, w co żeśmy grali w tym miesiącu. Mm. No cóż, może tak być. Ja mogę zacząć, bo będzie krótko. Znaczy, powiem tak, co do grania, to powiem, że nie grałem w nic, bo tak się mi złożyło. Co do kupionych rzeczy, to powiem tak. Nabyłem Field Guide to Hot Spring Island, ale przypadkiem, bo w ramach drużyny wiewióry było po prostu wrzucił. FBK ją wrzuciła, ja akurat tak zadotowałem na Ukrainę, że się udało wygrać. Jest coś, czego nie kupiłem, ale mam i nawet pokażę, bo się mogę pochwalić. A mianowicie ci, co wsparli, to powinni już dostać Case Fice od Lans Macabra. E, pochwalę się, bo. Bo ja robiłem tam wszystkie ilustracje, które są. Więc zawsze trochę miłości własnej nie zaszkodzi. I cóż. I to w sumie jest chyba tyle z rzeczy, które się. A i chociaż nie wiem, czy to był luty, czy to był marzec, ale dzięki uprzejmości Mateusza nabyłem system, którego się nie spodziewałem nigdy nabyć czyli Seek Manual for Primes. Który chyba doczeka się rzutu oka i chyba nikt o nim nic nie wie. Ja trochę wiem, bo przeczytałem, więc będzie to pewnie ten nisko wyświetlany rzut oka, ale kto wie. Może Spark System się przyjmie w kraju, w którym przyjmują się zawsze niezdrowe, rpgowe odruchy. I to tyle. Mateusz, może pójdziemy tak. Ja w Gotika na pewno więcej niż raz, nawet w tym miesiącu w marcu, więc to po pierwsze. Prowadziłem Dolmenowy Las, między innymi tutaj i obecnym i będę prowadził nadal. Zastanawiam się, czy coś się jeszcze wydarzyło RPG-owego. Będę niedługo prowadził Mouse w ramach licytacji właśnie też w ramach drużyny Wiewiórki, który tam zgłosiłem sesję u mnie. Są jak zawsze z tym problemy z terminami, ale wreszcie się udało termin znaleźć, ale to są przyszłościowe rzeczy. Ale nie w marcu za dużo nie poentregowałem, praktycznie. Chociaż no, i ten Gotik i ten Dolmen Wood, tego było na tyle, że już wielkiego głodu yy, nie odczuwam. A co kupiłem? Hmm. Czy ja coś kupiłem w tym miesiącu? No, wsparłem, czekam aż mi przyjdzie trzeci numer. Już go mam w PDF, ale te nogi są takie ładne, kiedy są nie w PDF, jeżeli nie czytam w tym PDF ie po prostu. Tylko czekam, aż przyjdzie tak, tak fizycznie, dobrze. żeby się nim cieszyć, bo się przyjemnie go czyta. Eee... I chyba tyle. Wydaje mi się, że w tym miesiącu się amowałem zakupowo, LPG-owo mocno. Więc, więc tyle. Spoko. Dzięki. To bym poszedł dalej wskazówkami zegara. I tutaj nasz gości Patron Dubgron. co tam u Ciebie rpg -owo? Dobry wieczór, ja nic nie kupiłem, przynajmniej nic, że, że, że mi wiadomo, a grałem um, u Mateusza na Dolnym Nowym Lesie i samemu prowadzę w swojej ekipie moduł The Evils of Elmire. Więc jest sesja, albo trzy już zagraliśmy w to. Fajny moduł. Zgadzam się. Chociaż złożony jest paskudnie. Ten font jest tak mały, że głowa boli od czytania tych 20 stron po prostu takim cienkim drużkiem, po prostu bez żadnej ilustracji. Ale ja to jest ja za, za dobrze. Dobre. I tyle ode mnie. Dzięki wskazówki zegara. No to powiedzmy, patrzę teraz na, na awatara Son Arts, Avritas. A dzień dobry bardzo. Ja tu tylko do Wysku jestem. Nic nie kupiłem RPG-owego, nic nie gałem. Ja tylko dla gotyka tu przyszedłem. Ha, ha. A planujesz się w RPG zaangażować, może? Spróbować? Co czy znaczy, nie wiem? Czy grałeś, grałeś w ogóle w RPGi, czy nie? To znaczy, dość sporo. Grałem się przed, lice... przed studiami w liceum, ale tak to teraz ta odstawka poszła i może w przyszłości zobaczymy. A. To jesteś na internetu jest wielka. Można spokojnie grać i znaleźć czas. I można grać dwugodzinne sesje to już tak, nie to samo ever. niestety. Tak, to jest ma lepsze. Mają swoje zalety, dwugodzinne sesje mają swoje zalety, to jest też... Nie wiedziałem, nie sądziłem, że kiedyś to powiem, ale... True, true. true. Tak. E, trochę jak z grami komputerowymi, które kiedyś... Co? Wyszedł nowy RPG, ale uprościli na konsolę, ma tylko 30 godzin rozgrywki, a nie mój, mój Baldur's Gate 120. Tak, Potem... gry poniżej 100 godzin kiedyś obrażały i były efektywne, a teraz tak. 10-godzinny shooter daje szczęście. Tak, tak 10 godzin. u, przejdę w 3 wieczory. Wspaniale, biorę. W Wiedźmin 3, 100 godzin, spoko, może na emeryturze. 100 godzin? Wiedźmin... Ja chyba z 400 zrobiłem w Wiedźminie. A propos Wiedźmina, powiem Wam, że grałem w niego półtora roku trójk z dodatkami o. łącznie, jakbym sobie liczył, tak? Ale to tak... Dokładnie, dokładnie. Ja w, ja w tego celu Elden Ringa będę grał do emerytury, bo tyle razy umieram, a tyle tam <laughs> więc spoko. To byłaby prawda, gdyby nie to, że w Polsce nie będzie emerytury w wieku, kiedy będziesz na Zormar przychodził. <laughs> Zormar? ja jak opowiadałem już wcześniej, na początku naszej rozmowy tutaj, kupiłem X nowo, grę o tworzeniu lokacji miejscowości ja ją też wykorzystałem do, do stworzenia zamku e, ogólnie jest to e, generator na, na narzędzie gra e, po prostu właśnie do tworzenia lokacji takich, które są zamieszkane bądź opuszczone w zależności jak sobie to ustalimy przy, po prostu, przy początkowych e, ustaniach co w ogóle chcemy, stw chcemy stworzyć i po prostu za pomocą tego tworzymy loka, lokację razem z jej historią, geografią, jakimiś frakcjami, Także, jeżeli potrzebujemy stworzyć jakieś, jakieś miejsce, na, no, na przykład właśnie na potrzeby przygody albo kampanii, i nie chcemy, żeby ono było po prostu takie, takie kompletnie płaskie, jeżeli chodzi o to, co tam się fabularnie dzieje, to to wydaje mi się całkiem dobre narzędzie do tego. A poza tym dalej prowadzę moją małą kampanię w Mouse, mouse Ritera i przygotowuję się do nowej, która będzie polegała na tym, że gracze dostaną po prostu swoją bazę w postaci popadającego w ruinę zamku. I będą musieli się, się nim zająć razem z problemami okolicznych włości. Pul Klasyk. Klasyk. Dzięki. Gotik, prowadziłem Gotika dwa razy. Okres jest bardzo gotikowy, co jest spoko. I teraz to już: czy to był marzec, czy to był luty? Nie pamiętam, ale prowadziłem Black Haka. I, i I co? I Black Hack. I jeszcze jedna moja drużyna czeka na kontynuację Black Hacka. Druga, druga powiedziała, że no, Black Hack, tak, okej, okay, spoko, ale wolelibyśmy może coś innego. Ale fajny był ten motyw odkrywania w tych RPG-ach. Kurczę, czy są jakieś gry, które polegają na odkrywaniu jakiejś tajemnicy? Na przykład jakiejś zbrodni, czy czegoś? A tak, hmm... Widzę, że pewne potrzeby są naturalne. Ym... I wyszło na starsze panie będą w końcu. Tak? Ym, nie, 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 klepnęli, nie, nie, nie ustaliliśmy jeszcze co. To jest, jest na tyle... <laughs> Grupa na tyle świeża w RPG-ach, że trochę ciężko Trzeba raczej proponować niż yy, słuchać na to. Który z tych dwóch tysięcy systemów mielibyście ochotę zagrać? To co masz w planach im zaproponować w mm. takim razie? No chodzi mi po głowie o jakiś eksperyment, żeby wykorzystać okazję do poprowadzenia jakiegoś haka, haka, na bladesach, żeby zrobić Disco elysium, poćwiczyć tworzenie opisów podstaty graczy <laughs> i, i tak okay. dalej. I, i, I kusi mnie to, kusi mnie to, żeby to zrobić. Natomiast już nauczka gotyka jest taka na pewno, żeby w miarę możliwości wziąć gotowy system, jeśli nie ma konieczności stworzenia go, a to chyba nie będzie konieczności, więc poza tym Gotik się ciągle robi, więc to trochę zajmuje moje, mój ram designerski. Także, także tak, to akupiłem. Wsparłem glinę, to chyba było w marcu. Jednak pod koniec, rzadko wspieram. Aż musiałem założyć konto na patronacie z tego powodu. Więc yy, glina zobaczymy. Jestem ciekaw, bo widziałem iterację wcześniejszą, ale nie widziałem finalnej, więc będę też zaskoczony tym, co będzie w glinie. Rafał? Tak, myślę, myślę, myślę. To teraz tak, jeżeli chodzi o zakupy, miałem takie założenie na początku roku, że tyle gier kupiłem w tamtym, że nic nie będę kupował w tym. W związku z tym, w związku z tym w marcu kupiłem wyłącznie 700 gier w jakimś baczu, paczu, bandlu, zicza. Ale to jest przez Hansa między innymi przez Gosiem, którzy nagrali rzut oka na Wise Woman. I się zajerałem klimatem słowiańskich wiedźm rzucających czary w oparciu o zioła i w związku z tym kupiłem to razem z 409 trzema innymi bardzo dużymi grami na itczu. Przez które muszę się przekopać jeszcze, żeby zobaczyć co tam jest. Um, więc tak. Coś chciałeś dodać Maciek? Byłem ciekaw właśnie jak... Zaintrygowali mnie rzutem oka na Wise Woman. Więc kupiłem 700 gier. Tak, 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 tak. tak. Wiesz, no, bandle po prostu. Ja tego bardzo. nienawidzą. Tak, każdy do ale... innego zioła. E... Za 5 dolarów tak. Tak, bo jest, każdy... jest dodatek do każdego zioła, dokładnie. Więc jest 40 dodatków z samymi ziołami. Okay. Jako posiadacz um... 3,5 tysiąca gier na Steam rozumiem potęgę bandli przez lata, tak. Więc... Dokładnie. Więc przekopuję się przez to cały czas. Ale widziałem, że jest dużo nuwarowych gier, a to jest klimat, który bardzo mnie interesuje generalnie pod kątem. Emulowania, emulowania różnych tropów gatunku i jeżeli rozmawiamy o nuarze i rozmawiamy o rzeczach, które już Mateusz zajawiał, że będą się tutaj gdzieś pojawiały, to nie kupiłem tego w marcu, ale przyszło do mnie z USA w miarę niedawno. To są dodatki do City of Mist, czyli to jest ten dodatek, w którym są nowe tematy, w którym jest, są zasady grania gatekeeperami, czyli tymi strażnikami, tymi men in black, a raczej men in grey. I Knights of Pain Town, Bardzo spoko dodatek, jest 10 scenariuszy do City, bardzo dobrze napisanych, bardzo spoko dochodzenia, więc to jest to. Eee, w co grałem? Same mainstreamy, tak jak już wspomniałem, czyli Hearts of Woolin co niedzielę z ekipą z tego Discorda w sumie, bo też Bartek gra, Gosia gra, Kubano gra i Waffer gra. Kubano prowadzi. Spoko gra, w sensie spoko mechanika, taki bardzo luź, luźny PBTA, w sensie widzę, że jest tak nie do końca, nie do końca um, mocno designersko potraktowane, ale telenowela połączona z kung fu. Um, prowadzę Balik Bayan, czyli myślę, że jeszcze bardziej mainstreamowo. To jest post-Cyberpunk z, z filipińskimi bóstwami na systemie, który wyrósł z PBTA nazywa się BOB, Belonging Outside Belonging. Bardzo fajna mechanika oparta na tokenach, czyli ruchy z PBTA są przerobione na. Ekonomię tokenów, gdzie dostajesz tokeny za misy, um, wydajesz tokeny na strongmowę y i za darmo masz wikity. Można tak to uprościć. Hmm. Um, no i tyle. No i szykuję się do starszych pań, o których wspomniał Hans. W sensie już tak jakoś chyba od dwóch tygodni mi się sesja zero przesuwa, czy od trzech tygodni, więc mam nadzieję, że już w kwietniu nadejdzie. Ha. Eee... A już będziesz miał 600, tylko od 97 kilometrów, no, tak? <głos> tak. <głos> Czy też masz coś takiego? Bo ja tak czasem kupowałem bundle gier komputerowych. Um, research. Kiedyś przejrzę to mogą być ciekawe mechaniki. Ale ja to przykładam. W tak. tam jak, otworzy, jak otworzyłem sobie Mandla na to tam miałem 18 stron i po 20 gier na stronie, więc sobie je otwieram i czasami sobie tak dopaminowa, jak robię przerwę w pracy, roluję i sprawdzam, coś ciekawego. No większość tych gier okay. to są jakieś solo, solo RPG na dwie strony, o patrzeniu się na chmurę i myśleniu, czy będzie z niej piorun, czy będzie z niej deszcz, więc mogę je przeskipować. No ale co jakiś czas jest jakaś perełka ciekawa. Okej. Okay. Eee, szanuję. Szanujemy. Dzięki za zormar, dzięki zormar za piosenkę, obczaję. Widzę, że wrzucona została na czat. Polecam. Ogólnie z zespół. Okej, okay, dzięki bardzo. Tak, A czy mi się czat nie odświeża w takim razie? Chwilę. Na czat tutaj na tym, na Discordzie, no obóz tekstowy. A dobra, to wiele wyjaśnia. Zajrzyj, dobry mem wleciał. Hmm. Nowy, bo tam powstają. A tam, Aha, tak właśnie, właśnie. Zajrzyj, dobry mem wleciał, powiedział autor mema. Aha, <grymne> to ale... reklamować. <grymne> Dobre, bardzo śmiesznie. Pośmialiśmy się. Pośmialiśmy się, a teraz. <grymne> a teraz. A teraz pan. Pan wjechał. A, dobra. <grymne> <grymne> mm, tak. To co? Część oficjalna za nami, tak? Nie, tak, tak. Powiedziane co było. Nie wiem, czy będzie na materiale na YouTubie yy, przyciętym, bo możliwe, że były problemy z audio na początku. Mm, ale esencja jest taka, że będzie się działo. Na kanale są plany, z niektóre, jest dużo rzeczy w pipeline e i robi się. Mm. I co? 15 minut dla Was. troszkę QA ewentualnie, czytamy czat. Yy... Kiedyś czwarty sezon Gotika. Czwarty sezon Gotika? Odcinek, sezon i tak, skończysz, to będzie dobre rzuty się skończą, a będzie ta emerytura nie doszła Mateusza i tak. będzie cały czas grał w Gothic. Tak. Um, ale no, zobaczymy. Natomiast Gothic jest, jest realny, że ta kampania dobiegnie końca, tak moim zdaniem. W takim sensie, że dogramy do napisów końcowych. Nie tam... jakieś mody pisane przez Polaków w 2008 roku. <laughs> O nie, najgorzej, jeśli komunity zacznie się domagać, mroczne tajemnice, koniecznie returning, róbcie mody, no i Arkolos, oczywiście i tak dalej, o nie, Uf, nie, nie róbcie nam Ludzie nie będą hakować to tak, że będą brać wideo i będą podkładać głosy pod każdą osobę w takim typowym dubbingu, jak w latach 90 w grach ze stadionu. Zamiast sami zagrać w sesję i ją nagrać. Tak, zamiast, 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 zamiast sami grać w RPG będą udawać, że grają w RPG podczas kogoś innego. I tak, będzie przyszłość tego hobby, Potem. Tak. Gotyk nie ma końca, Gotik to życie. Danek! Jesteś z nami? Jesteś, jesteś głosem także? Powróci. No mogę być. Możesz być, chcesz się nam pochwalić co tam, w co grałeś ostatnio w marcu RPGowego lub co kupiłeś? Albo i to i e... to. Dobre pytanie w sumie. Kupiłem Iliu tylko nie pamiętam, czy to w marcu, czy w lutym. Chyba w marcu, w sensie na pewno w marcu o nim sporo opowiadałeś. W sensie, czy, czy tam wspominałeś bardziej. Tak, a tak to w Cthulhu Darka w końcu mi się udało znowu zagrać. Ale hmm. kupować to nie nic nowego. Kto ludarek? ja to... <śledzimy> nie mogę z nazwy, jak się odmienia po polsku. <śledzimy> Polski system w który się mierzy z nieopisanym, że taki Cthulhu Dark. Właśnie, kurczę, zniszczyliście linię wydawniczą Black Monka i wydaliście wszystkie ich plany jednym ruchem, nikt się nie spodziewał tego. Już widzę to, że pisze Podręcznik, pisze Żulczyk, mam już cały obraz teraz w sekundę tego w ogóle, całej kampanii reklamowej Cthulhu Darka, ale dobra, Danek, mów co grałeś, bo ja pierwszy tylko bez sensu. No, w sumie to chyba tyle. Wejdę na. O, to też mi się udało zagrać. No, e Kopię. E no, w Dungeon Word da. Ex novo. Co za? Co? To z porządnie pogałeś. No. No. Hmm. Gribo 4 na czacie pyta, czy system do Gotyczka zostanie jakoś freewarowo war, free wypuszczony? Odpowiedź brzmi nie wiem, chociaż poprawna jest ta druga część, czyli jak już przestanie się zmieniać co dwie sesje. Tak, to jest istotny element. On już ym, myślę, że będzie lądował z tym zmienianiem się, więc się będzie zmieniał coraz mniej. Ym, natomiast obawiam się, że przed końcem kampanii nie wiem, czy ujrzy światło dzienne, bo to jest dość żywy organizm jeszcze i w jaki sposób wyjdzie, to nie wiem. Kiedy przestanie mutować. To przynajmniej wtedy, ale to przynajmniej wtedy, a potem jeszcze zobaczymy. Potem będzie otwarte pytanie, jak bardzo gotikowy on może być, bo tam są pewne. Znaczy, w ogóle się okaże, jak bardzo on jest gotikowa, jak bardzo można po prostu zmienić nazwę i puścić go jako OSR na 2K10 z dużą ilością mechaniki, jak na OSR, coś takiego, bo to gdzieś czymś takim chyba będzie. To jest, to jest nawet. boję pół się OSR półneotrat. Boję się odpowiadać na pytanie właśnie, czym to jest, natomiast gdzieś tak między Neotradem a OSR-em chwilowo on chyba wiecie swój żywot. Wszystko jest ale jak nie renesans, to gotyk. Pozycją tego systemu. Tak. That is joke na 100%. Ja mogę dodać... Mi się dużo obija oczy ostatnio. Że wychodzi, że wyszedł jakiś RPG Dark Souls. Ale na ok. piątej edycji, na najpopularniejszym systemie RPG. Czekasz to co, co, na piątej edycji? Chyba tak, tak Tak, i Dark Souls, tak. Tak, o Boże. tak ale wybraliśmy całą kluczową ja... mechanikę, między innymi sloty magii wyrzucili. Tak, tylko naklejka jest na no, że jest kompatybilne z piątą edycją, ale z <grym> to, to raczej tam przeszli połowę rzeczy. Ale jak Dziękuję. można umierać Dziękuję. w systemie, w którym się nie ginie? W sensie Dark Souls -y mi się kojarzą z, i umieranie jest bardzo istotne, a DDK i piąta edycja mi się nie kojarzy z taką procedurą. E, powiedz to temu, że ja, ja, jak ma u nas co prowadzić tą podgórę i tam wrzuca te raporty? Ale kolega... on prowadzi. To nie jest chyba piąta edycja, u niej. Nie, no to jest piąta edycja, Roll. Okej. Okay. Po prostu projektuje im jakieś deadline Canteria i tyle. Znaczy, nie no, zawsze można wypuścić, kurczę, trzech olbrzymów burzowych, kurczę, na pierwszą poziomową drużynę i powiedzieć, no, sorry, no. no że. Ale z to game to... z, z game to... nowego to... punktu widzenia, tylko może dodam, że Souls-like generalnie są znane designowo z tego, że powinny być bardzo. Powinny być bardzo, powiedzmy, high risk, high reward, ale, powiedzmy, powiedzmy, decyzje gracza są śmiertelne. Natomiast zawsze kiedy się ginie, to powinno być powinno być wiadomo, dlaczego zginąłem i jak ma zrobić to lepiej. I teraz w, w grze typu DD to się niekoniecznie przekłada, bo ten czynnik szczęścia jest bardzo duży. Wydaje się, że Souls Like, taki w miarę wiernie pokazany, powinien prawie w ogóle nie mieć kości. Opierać się na jakimś systemie decyzji gracza, tak żeby gracz, żeby wyskilowany gracz mógł przechodzić bez śmierci tę grę. Natomiast do, dopóki nie jesteś tak wyskilowanym graczem, no to przechodzisz w kółko pierwszy, pierwszy, pierwszą scenę scenariusza. Tak bym z Disney nabrał -like nad RPG-owego, więc jakim cudem to ma jakiekolwiek geny piątej edycji, to się faktycznie zastanawiam. Jeśli jest tak, jak mówi Dubgon, to ja to szanuję. W sensie, jeśli ktoś w końcu w celach marketingowych napisał, że to będzie na piątej edycji po czym podmieniał i weszło w środku wszystko, to ja to trochę szanuję, w sensie, że ten rynek się taki stał, jeśli ktoś umie z tym handlować, to ja trochę to szanuję, w sensie, że... Złoto za soto, możesz sobie zmienić wszystko w systemie, jak ci się nie podoba. No. Jeżeli już kupili, to nie są już twoimi potencjalnymi klientami, więc nie są ważni, czy będą zadowoleni. Chyba, że jest jeszcze jedna rzecz... Pamiętacie może takie czasy, jak na każdego shootera nam mówiło się, że gra się w grę Duma? Doom clone, może tak. Teraz jest tak, że po prostu każdy RPG jest tak naprawdę DD5E. Po prostu tylko. To może być właśnie ten podobny case, z tym, że po prostu yy, w Ameryce wszystko jest yy, w sensie DD jest ekwi ekwi ekwiwalentem RPG, więc. Mhm. Może Adi bardziej. Adidasów, nie? Po prostu, no. Ja pamiętam, mm. że pierwszy raz stanąłem wobec tego, że jest taka rozrywka jak RPG to mi mówili, że jest to granie Warhammera. Mm -hmm. Tak, pamiętam. Miałem 9 lat i usłyszałem taką prawdę życiową, że jest to granie Warhammera po prostu i, i wtedy w to nie wszedłem, na szczęście. Ja na całe szczęście zacząłem zaczą zaczą od Dini. Tak. No to jest, jest... Ale myślę, że w Polsce jest dużo ludzi, którzy zaczęli od Świata Mroku. Myślę, że z ich spała. Powiedzcie, Ci mam dane prostu... na ten temat. No. Nie, potem tak, związ... sobie. Wiem, co musimy zrobić. Musimy zrobić omówienie ankiety RPGowej. Takie podcastowe. A, okay. bo powstała... Bardzo chętnie posłucham po tej próbce, która była na konwencie. Tak, bo powstała RPGowa Familiada, która jest u nas na spokorzutach. I tyle, odbyła się RPGowa Familiada, gdzie uczestnicy z całej z wszystkich kątów internetu zgadywali, jaki system jest w Polsce najpopularniejszy, top 10, jaki jest najwyżej oceniany, jaki jest najbardziej prawicowy system, jaki jest najbardziej lewicowy system, bo ankieta miała takie dane, wszystkie oczywiście z, przymruż z przymrużeniem oka. No, natomiast jeszcze możemy faktycznie to omówić tak, tak porządnie i zastanawiając się i zachwycając, jak to się stało, że Ostrza w mroku są w top 10 najbardziej popularnych systemów w Polsce. Bo są dobre. To jest podstawowa odpowiedź. Ale tak, ale w tej top 10 jest tak, że Warhammer, pierwsza edycja i, i dużo. Dobry. To no jest, no bo jest dobry po prostu. No. Jeżeli siła, tra siła tradycji, bo jest nie, zły. No, ale nie, bo jeśli bierzemy zjawisko całościowo, w sensie nie myślimy tylko systemy systemie, na zasadzie mechanika, to pierwsza edycja kamera jest dobra. W sensie, że tam jest bardzo tak. dużo. Tak. To, jest... Tak. to nie jest tak, że to jest tylko ta niedziałająca mechanika sprzed, sprzed 40 okay. lat. Nie? To jest dużo więcej. I też oczywiście ja bardzo gdy... dobrze wspominam. Tak, okej. I też 10 wysz... lat grałem w pierwszą edycję. Gdyby ona wyszła dzisiaj, to może byłoby trochę inaczej, ale faktycznie jak na swoje czasy, to trzeba oddać hotel Urhammerowi i wielu innym systemom swoją drogą. Świat po prostu jest fajnym settingiem do dzisiaj, z nim są różne tam, wiadomo, problemy, nie problemy, ale to jest ciekawy setting. Natomiast wracając tylko do tego, do tego 5E, bo to jest ciekawy wątek, jakby, że skoro wszyscy czują tą presję wydawania, no Kamal, jakby kiedy no, nie mówić o tym, jak teraz, kiedy Pathfinder, Pais zaczyna wydawać swoje kampanie na 5E, no to jest jakby trochę śmieszne, trochę straszne, trochę jakby normalne, bo oni zaczynali w ten sposób robiąc butlegi do D&D, wracają chyba do korzeni po prostu. Whatever, w sensie no Pathfinder nie był dla mnie nigdy, więc nie opłakuję tego, że stracił cnotę, bo tam część jest trochę pokusiania w internecie, że to straszne i nikt nie chce grać w nasz świetny system i teraz musimy sprzedawać nasze kampanie na 5e. Natomiast pytanie jest inne. Jeśli jest taka presja przerabiania na 5e, to coraz więcej osób będzie robić bardzo, bardzo głębokie haki, tak bardzo głębokie, jak tylko się da, żeby zrobić swoją grę w miarę sensownie, a jednocześnie w ten sposób sprzedać. I o ile jest to będzie to trochę ściema, o tyle trochę temu kibicuje, bo jeżeli nie można, kimś, jeżeli nie można kogoś pokonać, to trzeba jakoś go oszukać, nie? To zaczyna mieć takie myślenie. Ja nie powiem, że w tajemniczych rozmowach o tym, jak ma wyglądać nasz tajemniczy dobrożutowy moduł, pojawił się głos żeby zrobić conversion charta dodatkowo na piątą edycję, bo rynek jest okrutny. Nie wiem, kto go zrobi. Może ten, kto rzucił ten pomysł, to się ustali. Na pewno modelową mechaniką nie jest 5E, ale... Przypominam fajny precedens przy okazji wychodzenia One Ringa, bo pewnie wyjdzie druga rzecz. Pewnie wyjdzie znowu ten system przy drugiej edycji One Ringa, są chyba takie zapowiedzi. Adventures in the Middle Earth, czyli Cubicle przy okazji pierwszej edycji One Ringa zrobiło wersję na 5E i ta wersja na 5E to jest naprawdę bardzo głęboki hack na piątą edycję. Na tyle głęboki, że będąc sceptyczny, że czemu mojego One Ringa kalaje jakąś inną mechaniką, stwierdziłem że mógłbym to zagrać gdyby nie było One Ringa i oni zrobili to w próżni, to naprawdę byłaby to dobra emulacja Tolkiena już na tym poziomie nawet. Ale to jest bardzo głębokie cięcia. Tam są wywaleni de facto kasterze, nie poszli na kompromisy. Chcecie w sensie nie zrobili reskina i wymyślania, kim jest łoglok wśród ziemi. Po prostu nie ma tego wszystkiego, nie? W sensie mnóstwa rzeczy nie ma, jest reskinowanych, mm. przepisanych na nowo, wymyślonych od zera. I takie głębokie haki piątej edycji podejrzewam będą się pojawiać, jeśli się utrzyma, jeśli wszyscy się pogodzą z tym fatalizmem, że dobrze sprzedające się rzeczy muszą być na. Piątą edycję, a jednocześnie ludzie będą chcieli robić w miarę ciekawe gry, to będzie trend głębokiego hakowania piątej edycji narastał, moim zdaniem. I to jest ciekawe. Tutaj Wydaje mi się, że to jest taki case, że nie możemy oderwać tych kawałków tortów z zewnątrz, więc po prostu od wewnątrz będziemy próbować. No? No, no, Tak, tak. A pamiętacie czasie, jak wszystko wychodziło na D20? To był też ten taki to tak. był ułamek tego, już się wydawało, że jest tylko D20 hmm. po prostu. Ja że tylko historycznie, ale no to, to może być po, po prostu ow, na o wiele większą skalę pod, podobne zjawisko. No. Nie, bo tym razem Wizardom udała się jedna rzecz, bo D20 wyszło z założeniem, że będzie uniwersalną mechaniką, od razu wyszły Moderny, Rokugany, okay. jakieś inne rzeczy. Hmm. A tu piąta edycja poszła, że to są tylko Dedeki, a i tak wszyscy muszą się do tego przykleić. Mhm. Mhm. Tak. tak. Jakby to... no, Inne PEGI poszły trochę w górę całościowo, bo to jest tak, że chyba D&D ma ogromny udział tortu, ale tort jednak urósł, nie? więc to jest dość niejednorodne hmm. zjawisko. Y, wpływ mhm. piątej edycji na inne gry, nie? zależy, czy patrzymy w liczbach względnych, czy bezwzględnych. Więc to jest złożone. To jest super ciekawy, skomplikowany temat, bo też faktycznie DD. No to jest taran, ale on za nim idzie wiele rzeczy, takich jak pewna community, <coughs> że się wchodzi na kanały YouTube o DD i one są wszystkie o DD i hmm. teraz pograsz trochę i masz dostęp do całego community. Rozumiesz te wszystkie żarty, rozumiesz te wszystkie kanały. Coś, czego D20 na przykład mogło nie mieć, bo jednak Star Wars D20, Modern D20 i DD były istotnie różnymi światami, w które były podobne. Co o tym, że masz klasy bonus do ataku i K20? I czasem atuty Więc jest to ciekawe zjawisko, też internet mu chyba pomógł i kanały YouTube'owe To tak tyle z moich myśli Natomiast lądujemy, a jeszcze dwa pytania są na czacie Odpowiem na późniejsze, bo jest krótsze, od użytkownika Mrskstv Albo Mrskstv Czy będzie Familiada wersja druga? Może? Dostałem poradę i uwagę od zaufanej przyjaciółki, że przy ewentualnej drugiej wersji mógłbym poszukać sobie, mógłbym poszukać kogoś, znaleźć chętnego wodzireja do prowadzenia i skupić się na przykład na rzeczach technicznych i przygotowaniu pytań. Także to, żeby kontynuować tego typu rzeczy, to też chyba trzeba by logistykę zwiększyć, żeby to było fajne. Znaczy fajne, fajniejsze, bo myślę, że Familiada ma swoje zalety. Ja bym kiedyś jaką to melodię na jednym Discordzie, więc. E, mogę potencjalnie pomóc z jakimiś rzeszami przy tym. Jaki to systemik? Jaki to systemik? Ej, jeden. Poproszę Proszę, Jaki to systemik? He, he, to ja. Pod... Warhammer. <laughs> O jednym. He -he. <noise> tak. I... Drugie pytanie, słuchajcie, od Mady wcześniej. Mada pisze: Ktoś grał, prowadził bądź czytał The Genesis? Jakieś opinie? Chciałbym móc, ale nie wiem, czy to znajdę, zakolportować trząsającą historię, którą się jeden z y, ludzi na naszym Discordzie podzielił z nami. Chyba jawnie. Chyba nie to nie na historia. O Community The Genesis i autorze. Jest to tak wstrząsająca historia, że od tamtej pory postanowiłem nie mieć z tą grą nic wspólnego, chociaż nie byłem z nią zainteresowany wcześniej. Nie wiem, że ma jakiś potężny lore, że była bardzo ekskluzywnie wydana, że ma fanatycznie oddane community, które uważa, że jest to najlepszy lore na świecie i wszyscy, którzy tak nie uważają, muszą umrzeć. I nic więcej nie wiem o tej grze. Ale historia jest taka, że gość. Udzielał się na forum The przez jakiś czas, gdzieś tam zagranicznym. I z jakiegoś powodu coś tam kiedyś napisał. Yy, w jakiś pad mikrokonflikt z twórcą gry. O coś tam nie zgadzał, czy, czy podręcznik mu jakiegoś nie dosłali, więc coś tam skrytykował ich politykę. Skończyło się tak, że w jednym z wielu dodatków zrobiono lokację, gospodę. Która ma nik taki jak ma ten człowiek, który też jest u nas na Discordzie, który jest jakimś gigantycznym szkalunkiem na niego w podręczniku do RPG. Został przez twórcę gry unieśmiertelniony za to, że coś tam mu się nie podobało, w gry. I on do tego taki ambiwalentny stosunek, kiedy napisał, że z jednej strony jest super, kto zostaje zapisany na cały paragraf w podręczniku do RPG, Jakoś gospoda. To był chyba użytkownik Attention Horse, taki miałem nika, u nas też i chyba często go ma w internecie. I tam zrobiono z tego jakąś filozofię, że to jest jakieś straszne miejsce. Został ten pokażę jakby. Niesamowite. jakieś ego tego twórcy jest wstrząsające zupełnie. Więc nie wiem, czy cię zachęciłem do gryczenia czy też nie. Ale na pewno jest to jakieś kuriozum internetowe, nie? Że w sensie jest to jakieś. Jest to coś, co jakiś czas wpada mi w, w orbitę. I wiem totalnie, że to nie jest dla mnie, ale gdzieś tam no, jest to jakiś dzi 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 dziwotwór a Tyle do powiedzenia. To jestem dałam, ciek, jestem na ciekaw teraz. Pod... Pod... Czyli kurczę, to brzmiało jak historię kurczę, z forum Walkiri w 2004 roku, gdzie ludzie się kłócili i grozili sobie sądami, a mieli wszyscy po 16 lat. <noise> Ale to możemy zrobić konkurs, który będzie miał większy kawałek lorów The Genesis teraz. Chociaż jakby zrobić, hmm. na, to hmm. dobry, jakby zrobić na to dobry rzut oka po angielsku i potem prosić aż te ja dobre rzuty, całego będą całego próbować, zapisać w tym lorze tego. Bugawe może To fajne. E, to co? Zgadujemy się na ten rzut oka, tak? E, czas zacząć. A ja tymczasem to co, słuchajcie, zamknę konkurs, znaczy zamknę koncert życzeń, nie konkurs, To nie jest konkurs. Ym, zamknę koncert życzeń Oficjalnie teraz Koncert życzeń Rzut oczny Rzut oka na Mouse Ritter, Mouse Ritter Pokerol albo Masks Wygrało Masks, czterema głosami No i sprytnie Bo Mouse Ritter i tak byśmy zrobili No, no tak. właśnie Mouse Sprytnie bo <laughs> Trwany plan roboty. się nie udał No dobrze, dobrze będzie rzut oka na Masks też się z chęcią dowiem, bo słyszałem o tym systemie już takim sporo. Jest, jest on też, to jest jakiś taki cichy mainstream, bo to jest PBTA, prawda? Ale jedno z tych, które. No, ale mainstream. E, tak, o młodych superbohaterach boh w stylu troszeczkę Young Justice. Tak, tak. No to jest okay. chyba tak główna inspiracja tego systemu. Tak. Jedno z gier Magpie, na których oni się wybili jako twórcy supergier PBTA, więc. Gra jest warta uwagi na pewno, ja o niej gdzieś tam od dawna słyszę, tylko konwencja jest trochę nie moja, ale, ale fajnie, że wygrał. Będzie okazja rzucić okiem na system znany i lubiany. Ja mm. zagrałem Stachi w mikrokampanie i Gryło się całkiem fajnie. O ile ktoś właśnie lubi takie e... właśnie mm, trochę teen drama, trochę takie klim klimaty też nie do końca na poważnie mam wrażenie, ale to pewnie zależy jak kto je... Jak ktoś sobie ustali konwencję do końca? Okej. Okay. Zobaczymy. Przydzielimy e, pracowników na ten odcinek. Zagłaszam. <głos》>. Tak. A to na koniec może jeszcze puszczę taką... Myślę, że to jest na tyle oficjalne, chyba, że mogę to powiedzieć, że rozglądamy się ogólnie na dobrych rzutach do różnych projektów. Rzucamy okiem na montażystów. Jesteśmy trochę na takim etapie Jesteś chyba, ja bym chciał, że chyba otwarci na testowanie. Jak różni montażyści podchodzą do tematu, bo to jest taki ciekawy w ogóle temat montowania sesji. Już tutaj pracował dla nas, pracował dla nas. Zboję się powiedzieć imię nazwiska, bo przekręcę, ale to znajdziecie na, na sesji, na sesji Neiva chociażby. Jakub Tak, tak, dzięki. Więc, więc tak to. Rzucam otwarte propozycję. Gdybyście znali jakiegoś montażystę. My sami mamy kilku na oku, natomiast jakbyście znali, to, to możecie dać cynk. A nuż znajdziemy coś do, do roboty i może i może będziemy działać. To co? Idziemy robić i żyć. Tak jest. Widzimy, widzimy się, się w internecie. Widzimy się w internecie, widzimy się na Discordzie. Widzimy się. I Może na konwentach jakby te prawdziwe. Ej, faktycznie. Py, pyrkon za, za rogiem i odbędzie na żywo chyba się tym razem, tak? Odwołują? Nie, nie odwołali. Wstępnie chyba jest nadal aktualny, więc. No. covid raczej, no oficjalnie obostrzenia spadają, więc. No. więc Pyrkon... Zobaczymy na jak długo. A pyrkon ma być kiedy? Miał być kiedy? Czerwcu, ja też. Teraz może Czerwcu. być bardziej ruchomy, ale tak. Nie ten Zobaczymy. chyba 18 coś takiego. Ja, werset, werset, hmm. ja A, ogólnie mam, mam ja już ekipę udaną miejsce, więc do... albo będzie Pyrkon, albo będzie wielka sesja. Zobaczymy. Gdzieś pojedziemy, jak będą czynne konwenty. Trzymajcie tak. się. Cześć. Dzięki. Cześć, hej. Dzięki za dzisiaj. Pa.